Cześć moi mili, z tej strony Adam Chodorowski ze sklepu modelarskiego Tank Models, mieszczącego się pod adresem www.tankmodels.pl lub jak wolicie sklep.tankmodels.pl. Witam serdecznie swoich subskrybentów, witam również podglądaczy mojego kanału, których zachęcam do subowania kanału, jak i również komentowania, lajkowania. Tak jak wielokrotnie już wspominałem, ułatwi mi to życie z YouTube'em i możliwość rozwoju mojego kanału. Jak widzicie, bohaterem dzisiejszego filmu będzie ostatnio wydany przez Italeri model. Jest to nic innego jak F-18. Z tym, że w najnowszej wersji od 2000 bodajże został, inaczej, projekt tego modelu uruchomiono w 2007 roku. Chodzi oczywiście o marynarkę wojenną Stanów Zjednoczonych. I to jest w tym momencie Boeing EA-18G Growler, czyli jest to amerykański samolot do walki elektronicznej. Jest on opracowany i zbudowany, jak już wspominałem, na bazie myśliwca pokładowego F-18 lub FA-18F. Samolot jest w konfiguracji tutaj średniopłatu, dobrze mówię? Został opracowany oczywiście przez firmę Boeing jako dwusilnikowy, dwuosobowy samolot. Prace nad maszyną rozpoczęto w 2004 roku, a w sierpniu 2006 oblatano prototyp samolotu, a jeżeli chodzi o produkcję seryjną, to tak jak wspominałem, rozpoczęła się ona w 2007 roku, czyli jest to dość mocno świeży model. I głównym przeznaczeniem oczywiście tego samolotu jest walka elektroniczna, tak zwane WRE, oraz wykonywanie misji SEAD, polegających na przełamywaniu oczywiście obrony powietrznej przeciwnika. Używany jest obecnie przez US Navy oraz australijskie siły powietrzne. Co tu jeszcze mogę dodać? Chyba nic więcej. Teraz sobie zajrzymy do pudła. Tak się prezentuje góra pudełka. I mamy tutaj oczywiście właśnie, że producent dał nam właśnie trzy rodzaje kalkomanii, dwie wersje amerykańskie, jedna australijska. Niestety zestaw nie posiada figurynek. No i uwaga, jest to model w skali 1,48, co dla mnie było do tej pory bardzo nietypowe, wręcz nieosiągalne. Oczywiście jest produkowany za zgodą Boeinga, mają oficjalną licencję. Tu jest hologram. Tak prezentuje się bok. Tu mamy pokazane kalkomanie. Tutaj mamy dwa tylko pokazane malowania, jeżeli chodzi o 2018 rok. W tym nowym malowaniu jeszcze 18. A nie, przepraszam, tu jest, posłuchajcie, inaczej. Tu mamy 2017. Jakby do trzeciego jest opis, posłuchajcie, którego nie ma, 2018, możliwe, że on po prostu niczym się nie różni poza oznaczeniem. No i mamy tutaj tak samo, posłuchajcie, już australijskie malowanie z 2017 roku. I teraz sobie rozcinamy. Zaglądamy do puzderka. No bardzo fajny, duży, posłuchajcie, zestaw kalkomanii, no ale to jest też, posłuchajcie, duży samolot, który no nie, i w 48, tak? Tak wygląda, tutaj mamy krótki opis tego samolotu, między innymi mamy również, posłuchajcie, jakie uzbrojenie posiada.
Niestety w języku polskim nie ma. No i teraz patrzymy sobie, czy dobrze mnie widać. Chyba dobrze. Mamy ramkę A, mamy ramkę B, E z oszkleniem, posłuchajcie, ramkę C. Mamy też zaznaczone elementy, których nie używamy. Takie uzbrojenie nam pozwala na wykorzystanie tego uzbrojenia w innych modelach. No i mamy ramkę D, która też jest tutaj, posłuchajcie, podwójne ramki są, można powiedzieć. Tu mamy oczywiście oznaczenia farb. Mamy też FS-y podane, że jeżeli ktoś nie używa farb i talerii, no to w tym momencie po FS-ach dojdzie, posłuchajcie, na przykład do firm Vallejo, do firm Amo, by Mick Jimenez. I tutaj co dalej sobie patrzymy? Patrzymy sobie kolejne elementy tutaj sklejania. Mamy też oznaczenia właśnie farb, mamy też zaznaczone, że pewne elementy musimy rozwiercić. Powiem wam, nie wygląda ten model na bardzo skomplikowany. Z jednej strony i dobrze. Tu mamy podwozie. No i to jest naprawdę kawał maszyny. F-18 to są te samoloty, które ostatnio, jeżeli ktoś oglądał Top Gun Maverick, to właśnie oni latali na samolotach właśnie tych, jeżeli chodzi o, bo to są marynarki wojennej właśnie samoloty. No tu mamy malowanie pokazane, jak mamy pomalować to, co podwieszamy pod ten samolot. Tak samo tu mamy dwa kolory, tylko używamy, i tutaj mamy jeszcze do oznaczenia, do malowania nosa, jak i również, posłuchajcie, wydechu. Pamiętajcie, że to jest dwusilnikowy samolot. Tutaj mamy w tym już nowszym kamuflażu z 2018 roku. W tej chwili to, co widziałem na filmach, jest bardzo podobne malowanie, już tak jak jest F-35, czyli praktycznie jednobarwne, tak? Niektóre tylko elementy, niektóre panele są pomalowane na jaśniejszy szary kolor. I tu mamy australijski, okazyjne malowanie, stulecie 6. Squadron, to będzie Division. Dobra, i mamy siup. No i tu teraz kalkomanie. I są one oczywiście tutaj linią podzieloną, które kalkomanie do której wersji używamy. Tu chyba jest taki bumerang. No i oczywiście jest tak samo kalkomanie. Mamy tutaj tank, no to zbiorniki, tak. Do wnętrza kabiny mamy tak samo pilota, jak i również operatora. Tutaj mamy do uzbrojenia. Dekalsy przez kartografa są robione. Tak, tutaj jest kartograf, tak. Dla italerki robi kartograf. No i dobra. Wyjmujemy sobie po prostu elementy tak, jak one są ułożone. Tak, jak są ułożone w pudełku. Tylko teraz zmienimy scenerię, żeby było dużo lepiej widać elementy. No i oczywiście przybliżę kamerkę. No i mamy tutaj oszklenie, bardzo ładnie jest wykonane na pierwszy rzut oka, nie jest za grube. Tak samo tutaj mamy, proszę bardzo, kolejny element, mamy oświetlenie, reflektor na przednią goleń, jak i również z tego, co widać, tutaj mamy właśnie wyświetlacz HUD. No i całkiem sympatycznie to się zapowiada. Teraz chyba największa rama. O, dwie ramki nawet.
No powiem wam, że wygląda bardzo ładnie. No i teraz siup. Bo tu już mamy kawał ramy. Mamy części kadłuba. Tak wygląda tutaj, gdzie podwozie mamy. Detal na skrzydłach jest również bardzo fajnie wykonany. Tu mamy elementy do, posłuchajcie, kabiny. Uchwyty. Kolejne części kadłuba. Dziubek. Nie mam zielonego pojęcia, co to jest. To już po prostu trzeba... No powiem wam, że tak, model jest wykonany bardzo fajnie. Sporo elementów jest już na modelu, ale one są bardzo ładnie wykonane. Linie podziału tak samo są fajnie zrobione. Tu, gdzie trzeba, jest nitowanie. A z drugiej strony prezentuje się tak. No i teraz kolejna duża rama, czyli mamy kolejną dolną część kadłuba. No, powiem wam, to będzie gdzieś taki samolocik, nie? Bo tu dziubek dochodzi. No, czyli on będzie miał mniej więcej, tutaj jest w ten sposób, trzeba dziubek około 33 cm samolot będzie miał długości. Tak wygląda spód. Jeżeli ktoś już sklejał, powiedzmy, FA-18 z Italki, bo tu są też elementy od FA-18, no to fajnie by było, jakby się z nami podzielił, bo ja nie mam doświadczenia o odrzutowce. Tu sobie, cóż to jest? Tu mamy do spodu, czyli to jest element podwozia przedniego, który tutaj kitramy w tą szczelinę. Potężne golenie z dwóch elementów. Tu mamy goleń przedniego podwozia. Elementy do kabiny, do podwozia. Tak, tu są też elementy do wnętrza. Wydechy, no może wydechy nie są tak debeściarsko zrobione, ale myślę, że jeżeli ktoś będzie chciał dużo lepiej, to na pewno znajdzie odpowiedniki, na przykład żywiczne, ale myślę, że bez problemu, jeżeli dobrze zostanie ten element pomalowany, będzie naprawdę bardzo ładnie się prezentował ten model. To sobie odłożę i tu mamy kolejną torebkę. No tak pakują, powiem wam, na ścisk. Fajnie by było, gdyby niektóre elementy jednak troszeczkę były dość mocna torebka foliowa. Tu mamy kolejną ramkę. Część elementów to są te, które naklejamy na kadłub lub koło kadłuba. Tu mamy ramkę ze skrzydłami. Zaraz zobaczymy, jak wyglądają skrzydła. Aha, w ten sposób, dobrze. To są górne płaty skrzydeł, które wklejamy. Tu fajnie to zrobili, że właśnie skrzydeł nie wklejamy jakoś bokiem do kadłuba. Mocowania tu są tak samo.
Ha, jest drabinka chyba. Tutaj. Tylko pilota nie ma. Ale pilota można sobie skołować spokojnie, bez problemu. Tu mamy klapę. A to nie wiem, czy jest hak, który montujemy do przodu, jak jest użyta katapulta. W instrukcji by trzeba było, jak na lotniskowcu stoi, to nie wiem, czy to nie jest ten hak z przodu podwozia przedniego, który wystrzeliwuje, można powiedzieć, wspomaga start. O kurka wodna, no tutaj jest tego trochę. To jest ramka, posłuchajcie, tak z dwóch zrobiona. No i tutaj zacznę od tej ramki. Tu mamy elementy właśnie kabiny. I częściowo uzbrojenia. I patrzę, jak wygląda, czy to nie był hak przypadkiem, co wtedy oglądałem, tylny. Tak prezentują się koła. Tu mamy zbiorniki zapasowe, mamy uzbrojenie, część lotek. To wygląda jak uzbrojenie torped, których niestety ja nie widzę, chyba że po prostu nie znam się na tym. Powiem wam, że bardzo sympatycznie to wygląda, ten model. Elementy kabiny, oczywiście na łyso zrobione, ponieważ są elementy do tej kabiny w kalkomanii. No i powiem wam, że bardzo, bardzo, bardzo sympatycznie ten model się prezentuje. Nie powinien ten model sprawić problemu osobom, które, posłuchajcie, początkują. No jest to w sumie zmodyfikowany F18 i powiem wam, że ten model mi się bardzo podoba. Zresztą ostatnio dostałem fixum derdum na punkcie właśnie samolotów odrzutowych, nowych, współcześnie używanych w armiach świata. Szczególnie chodzi o samoloty, posłuchajcie, które są w NATO. Są, oczywiście mam w planach wykonanie modeli z okresu II wojny światowej, ale to w tej chwili spokojnie. Ach, tutaj mamy, popatrzmy, tu jest śmigiełko. Ale na chwilę obecną nie wiem, co to jest za uzbrojenie. Czyli mamy raz, dwa, trzy. Czyli mamy jedno pod kadłubem i dwa pod skrzydłami. Nie, bardzo fajnie prezentuje się ten model. Posłuchajcie, z mojej strony na chwilę obecną to wszystko. Ten model znajduje się oczywiście w ofercie mojego sklepu. Link bezpośrednio do tego modelu znajdziecie w opisie filmu, a pod nim będzie jeszcze ogólny link do samolotów w skali 72 i 48 od firmy Italeri. Dziękuję wam za uwagę, życzę miłego dnia, mam nadzieję, że film wam się podobał. Jeżeli będziecie chcieli się coś dopytać, bo czegoś nie zauważyłem lub ja przeoczyłem, walcie w komentarzach. Dziękuję bardzo, życzę miłego dnia. Pamiętajcie, zapraszam do subowania kanału, a jeżeli chcecie być poinformowani, to dzwoneczek. Pozdrawiam was, cześć.